Czas. Dobra. Proszę Państwa, uwaga, proszę o spokój. Otwieram 18. sesję Rady Miejskiej w Nowym Stawie. W naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi forum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej w Nowym Stawie i umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam wszystkich radnych Rady Miejskiej oraz przybyłych na dzisiejszą sesję gości. Proszę Państwa, ale ja mam jedną prośbę, skupmy się nad tym, co zaczynamy robić. I proszę o ton ciszy, kupono. Przed zatwierdzeniem porządku obrad, zanim przedstawię ten porządek obrad, taką krótką informację mam dla Was. Otrzymaliście dzisiaj materiał, którego tytuł w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok jest taki sam, tytuł jest taki sam, tylko uległa zmianie kwota, więc tu nie będziemy głosować osobno. Więc w związku z tym przedstawiam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji. Punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu 17. sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie. Punkt czwarty, informacja wspólnego posiedzenia Komisji Stałej Rady Miejskiej w Nowym Stawie. Piąty, sprawozdanie z działalności burmistrza Nowego Stawu za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2015 roku. Szósty, interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych. Siódmy, podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie i tak uchwały spraw. Po pierwsze, zmiany w budżecie miasta i gminy na 2016 rok. Drugi projekt, zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw. Trzeci, powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowym Stawie i nadanie jej statutu. Czwarty, przyjęcia przez gminę Nowy Staw zarządu drogą powiatową numer 2340 część ulicy Mickiewicza i ulicy Gdańskiej na odcinku o długości około 135 metrów bieżących. Piąty projekt. Nadanie nazw ulic w mieście Nowy Staw. Szósty. Odstąpienie od pobierania opłaty parkowej. Siódmy. Realizacja projektu miejskiego obszaru funkcjonalnego Malbork-Sztum pod nazwą mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Ósmy. Określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. Dziewiąty. Uchwalenie programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Nowy Staw na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2024. Dziesiąty. Określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Staw, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Ósmy punkt. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości. Dziewiąty. Informacje i komunikaty. Dziesiąty. Zakończenie obrad sesji. Czy Pani i Panowie Radni mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym mam ja taką prośbę. Został przedstawiony dodatkowy projekt uchwały. Wniosek burmistrza w sprawie uchylenia uchwały numer 403 Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy Nowy Staw. I ten projekt uchwały proponuję jako podpunkt 11 przy projektach uchwał. To będzie nasza ostatnia uchwała. Czy macie może jakieś inne propozycje i uwagi? Nie widzę. W związku z tym, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad w tym brzmieniu, jakim przed chwilą przedstawiłem? Dziękuję wszystkim.
Stwierdzam, że proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty przez Radę. Realizujemy punkt 3. Przyjęcie protokołu z 17 sesji Rady Miejskiej w Nowym Stanie. Czy Państwo radni mają uwagi do protokołu? Jeśli nie, to stwierdzam, że protokół z 17 sesji został przez Radę przyjęty do akceptującej wiadomości. Punkt 4. Informacja wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stanie. I tak, o przedstawienie tej informacji proszę przewodniczącego obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stanie, pana radnego, pana Marka Szczecińskiego. Proszę bardzo. Dzień dobry, dziękuję ślicznie. Informacja z pracy Komisji Stałej Rady Miejskiej w Nowym Stanie w okresie międzysesyjnym. Komisje stałe Rady Miejskiej w Nowym Stanie odbyły wspólne posiedzenie w dniu 19 stycznia 2016 roku, na którym rozpatrzyły niżej wymienione sprawy. Po pierwsze, podczas wspólnego posiedzenia członkowie Komisji Stałych spotkali się z panem Maciejem Włodarskim, prezesem zarządu Fundacji Wróć, w związku z omówieniem sprawy dotyczącej wydzierżawienia części budynku po byłej szkole podstawowej położonej na działce numer 15 łamane na 8 w miejscowości Świerki. Po drugie, komisje stałe pozytywnie zaopiniowały następujące projekty uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stanie w sprawie. Punkt pierwszy. Zmiany w budżecie miasta gminy na 2016 rok. Po drugie, zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw. Po trzecie, powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowym Stawie i nadaniu jej statutu. Po czwarte, przyjęcia przez gminę Nowy Staw zarządu drogą powiatową numer 2340G części ulicy Mickiewicza i ulicy Gdańskiej na odcinku o długości około 135 metrów bieżących. Po piąte, nadanie nazw ulic w miejscowości Nowy Staw. Po szóste, odstąpienia od pobierania opłaty targowej. Siódme, realizacji projektu miejskiego obszaru funkcjonalnego Malboczku, mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malbockim i sztumskim, aktywizacja społeczno-zawodowa. Po ósme, określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. Punkt 9. Uchwalenia programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Nowy Staw na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2024. I punkt ostatni 10. Określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Staw, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Nowy Staw. Ponadto członkowie komisji stałych przyjęli do akceptującej wiadomości informację dotyczącą nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw, informację z działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Nowym Stawie za 2015 rok, informację na temat działań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej za czwarty kwartał 2015 roku. W punkcie sprawy różne poruszano także istotne tematy dla mieszkańców gminy Nowy Staw. Nowy Staw, 26 stycznia 2016 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionej informacji przez kolegę? Nie widzę. Stwierdzam, że informacja została przyjęta przez Radę do akceptującej wiadomości. Realizujemy punkt 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2015. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowny radny, w formie pisemnej moje sprawozdanie Państwo otrzymaliście, ale jak zawsze to powiem, że to interesuje na mieszkańców, jakie to będą Państwa. Tak jak tu wcześniej Państwo może usłyszeliście sprawozdanie pana przewodniczącego, omówiony był
rodzajem działalności bezpośrednio od prezesa. W czasie głosowania jednogłośnie zaakceptowali propozycję, żeby wydzierżawić ten obiekt dla Fundacji Wróci. Taka umowa jest w trakcie przygotowania. Będzie to umowa na 18 lat z symboliczną opłatą roczną. Nasze dzieci są dołożone do Fundacji Wróci w październiku, a więc w tej sytuacji będzie to bliżej, a ponadto prezes deklarował, że osoby, które będą potrzebne do pracy, w pierwszej kolejności będą przyjmowane oczywiście w miarę potrzeb i możliwości z terenu wsi i okolicy Nowego Stawu. Zrozumiałe, że nikt nie będzie przywoził pracowników. Kolejna sprawa to, może część z Państwa już zauważyła, na portalu Facebook jest profil mój, ale służbowy, to znaczy Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw, Jerzy Szalak, na którym to profilu będziemy mogli, przynajmniej ja, w pewien sposób kontaktować się ze społeczeństwem, które żywo uczestniczy na portalach internetowych. Na chwilę obecną jest już kilka informacji przeze mnie tam zawartych, które dotyczą tematów bieżących, ale takich, które w przyszłości chcielibyśmy realizować w formie opinii od mieszkańców, chciałbym tam uzyskiwać po to, żeby decyzje podejmowane były w pewien sposób konsultowane ze społeczeństwem, a szczególnie tym, które społeczeństwo mniej chętnie uczestniczy w zebraniach, spotkaniach, a na Facebooku jest na co dzień. Tak jak powiedziałem wcześniej, osobą, która będzie prowadziła ten portal i nie tylko, będzie, jest już zatrudniony przeze mnie pan Szymon Musiaka, który będzie to prowadził razem ze mną, ponieważ to też potrzebuje czasu. Pan Szymon Musiaka również będzie uczestniczył w kolejnym działaniu, które miałoby na celu wydawanie informatora, nie wiem jeszcze jak go nazwać, właśnie między innymi Facebook posłuży do tego, żeby mieszkańcy może sami nazwę wymyślili, czyli pisma, które będzie redagowane między innymi przez pana Musiakę i innych pracowników mi podległych, gdzie ta informacja w formie pisemnej będzie zamieszczana i rozpowszechniona na terenie gminy, dlatego że jednak część mieszkańców nadal posługuje się jednak formą pisaną. No, nie oszukujmy się, nie wszyscy Facebook czytają czy przeglądają. A więc będzie i forma elektroniczna, i forma nadal papierowa. O tej samej treści czy zbliżona, na pewno Facebook będzie bardziej aktualny, więc to poręczniejsze, szybsze. Kolejny temat, proszę Państwa, to drogi na terenie miasta i gminy Nowy Staw. I w tej chwili o godzinie 10 było spotkanie w starostwie małopolskim, który miał uczestniczyć w cyklon dotarłem do Państwa, gdzie samorządowcy z powiatu małopolskiego wnioskowali o takie spotkanie z inwestorem, czyli Generalna Dyrekcja Drugi Autostrad w Gdańsku i wykonawcami dwóch odcinków drogi S7. Jedna to jest firma Budimek z Nowego Elbląga, tak w skrócie mówiąc, a druga z Nowego Elbląga, Gdańska, Metasta, to jest czeska firma, która wybrała ten odcinek. Byli wszyscy, licznie przybyli i podnosiliśmy temat co do włożenia materiałów budowlanych na budowę czy remont tego odcinka S7, który się odbywa między innymi przez teren gminy Nowy Staw. Żeby to jakoś zobrazować, to nasze stanowisko, my również przedstawiciele powiatu nowopolskiego, ponieważ łączymy się powiatami, i nasze stanowisko było takie, żeby przewoźnicy, którzy wożą z południa powiatu małopolskiego, z południa powiatu, z
południowych powiatów naszego rejonu, przez Malbork, gminę Nowy Stach, między innymi Nowy Dwór, ten materiał uszywo wozili jedynie uczęszczając drogami krajowymi Generalnej Dyrekcji, czyli drogą 55 z Malborka do Nowego Dworu przez Markow na Skrobowo i drogą 22 z Malborka do Tczewa, bo są takie drogi wpisane już, dzisiaj dopiero nam oznajmiła to Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, że te drogi właśnie zostały zapisane w kontrakcie i tymi drogami powinni przewoźnicy wozić materiał poszywy. A więc to, że te ciężarówki pokazują się u nas na drogach powiatowych, a szczególnie na drodze Lichnowy, Nowy Staw, Robiszewo, tu skracając sobie ze Trzeba drogę, z Moskwy w Nynawie, i nie tylko, bo przez Kościeleczki i jeszcze inne widzimy już, mamy sygnały, że gdzieś też się pokazują te ciężarówki, robią to niezgodnie z umowami, które posiadają. A więc robią to na własne rękę. Dlatego dzisiaj zarówno inwestor, jak i duży wykonawców jednoznacznie powiedziało, że żadnych dróg remontować nie będą, ani nie będą pomagać w ich utrzymaniu. A my jak najbardziej postawmy sobie znaki ograniczające, ponieważ w umowach są zapisane trasy, którymi mają przewoźnicy włożyć kruszywy. Dlatego po takim oświadczeniu na koniec razem z panem starostą uzgodniliśmy, że w najbliższym czasie będą ustawione ograniczenia nośności, ładowności całych ciężarówek prawie na wszystkich odcinkach, proszę Państwa. I tu istotne jest teraz, żebyście Państwo przekazali społeczeństwu i tym, którzy się będą pytali. Na dole będą tabliczki mówiące o tym, że to, ja dzisiaj treści nie powiem dokładnie jakie, bo to jest formuła, którą trzeba uzgodnić zgodnie z kodeksem ruchu drogowego, ale będzie to tabliczka, która będzie mówiła, że nie dotyczy to transportu dla zaopatrzenia mieszkańców, tak, naszej gminy. Bardzo tak skrótowo to powiedziałem, ale oczywiście, żeby nie brać dziecka z kąpielą, przecież nie możemy zamknąć dróg dla naszych mieszkańców, którzy się budują, czy robią coś tu na miejscu, wody robione morzą i tak dalej, i tak dalej. A więc taka informacja pod tym zakazem będzie umieszczona. I tu oczywiście jest z nami pan komendant. Jeżeli już dojdzie to do skutku, poinformuję ja również pana komendanta o tym, żeby zwrócić uwagę, takie dzisiaj były sugestie na kontrolę. Na chwilę obecną zarówno jeden, jak i drugi wykonawca twierdzi, że pilnują przewoźników, że zwracają im uwagę, że wręcz nawet ich karają, jeżeli nie jeżdżą zgodnie z umową. Ale jak Państwo go zauważyliście, niewiele się to ma do życia i rzeczywistości, ponieważ widzimy te samochody na co dzień wokół naszego łówka, ale nie tylko na ulicy Gdańskiej, Mickiej Pisza szczególnie. Dlatego próbujemy ograniczyć to, próbujemy zadbać o nasze drogi. Proszę Państwa, dzisiaj z informacji od inwestora mogę Państwu przekazać, że włożenie tego kruszywa na tą drogę będzie trwało prawie do końca przyszłego roku, a więc 2 lata. I my po miesiącu już widzimy, jakie jest to natężenie, a to dopiero mówić o 2 latach. Te nasze drogi nie są przystosowane do takiego ciężkiego zaboru. Niestety one i tak mają problem z przeniesieniem transportu samych płodów rolnych, jak Państwo wiecie, zawsze na jesieni jest problem z płatami, ze zbożem, latem i tak dalej. To w zasadzie jest, panie przewodniczący, wszystko, co chciałem dodać do mojej sprawozdania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może od razu połączmy sobie raz punkt 5 z punktem 6. Mamy korzystać z obecności burmistrza przy mównicy. Proszę, jeśli są jakieś pytania, wnioski, interpelacje, proszę o zgłoszenie. Proszę, kolega Lubicki. Panie przewodniczący, szanowni Państwo, panie burmistrzu. Ostatnia strona to jest przedostatnia. Interesowały mnie podanie kilku szczegółów na temat umowy z przedsiębiorstwem Latocha, na temat świadczenia usług zrobienia na przewozu pasażerskiego w gminie Nowy Staw na trasach
Rusztową, na wystaw Brzuski i na wystaw Pionkową. Czym to się, jakie kwoty wchodzą w rachunek, jakieś godziny, coś, może jeżeli Pan Burmistrz pamięta, to bardzo proszę nas poinformować. Proszę Państwa, jest to nic innego, tylko kontynuacja tego, co się stało w roku ubiegłym, kiedy przewoźnik Radocha zrezygnował z transportu otwartych przewozów na odcinku Nowy Staw Lipinka, Myszewo chyba. I to, kiedy to w roku ubiegłym uzgadnialiśmy razem z przewoźnikiem i wynegocjowaliśmy, jeżeli pamiętam, pewną kwotę, którą jeżeli dopłacimy, to przewoźnik pozostawi te kursy na to. Rozumiem, że w tym roku rozmawialiśmy o tym, zabezpieczyliśmy taką samą dopłatę razy 12 miesięcy, przeprowadziliśmy konkurs. Oczywiście zgłosił się tylko ten, który jeździ, tak? Tak nie pamiętam, czy ktoś jeszcze był. Czy się ktoś zgłosił jeszcze? Była, była jeszcze. Była jeszcze jedna oferta. No, ale z tego co wiem, to jest podpisana umowa ponownie z firmą Radocha na to, żeby świadczył dalej tą poszerzoną, w cudzysłowie poszerzoną, poszerzone te przewozy otwarte. Za kwotę nie pamiętam dokładnie, jaka ona była. Nie jest podobna taka jak w roku jedno, tylko razy 12. W tamtym roku, jeżeli pamiętam, to 6 miesięcy dopłacaliśmy. A w tym roku... Niecałe 10 tysięcy złotych. Niecałe 10 tysięcy złotych miesięcznie. Miesięcznie. Proszę Państwa, powiem jeszcze coś więcej. W związku z tym, że wchodzi nowa ustawa o transporcie osobowym, która musi być realizowana od przyszłego roku, to ten rok jeszcze tak jak jest pozostawimy, a w tym roku to starosta jest zobowiązany do wyłonienia przewoźnika na terenie powiatu marmorskiego, określenie tras, którymi musi jeździć i jeżeli się nie mylę, to starosta będzie mu dopłacał zamiast Urzędu Marszałkowskiego. Są to zmiany dość głębokie, ale my zabezpieczyliśmy się, ponieważ cały ten transport będzie się odbywał na podstawie planu transportowego, który był robiony w powiatach i województwach. My w powiacie uczestniczyliśmy, kto z Państwa był na spotkaniu z taką firmą, z firmą, która tworzyła ten plan transportowy. Nie pamiętam, było to w Ołówku chyba, jedno operator chyba był szkoły ze mną. Pamiętam, żeśmy mocno musieli udowadniać, że dla nas linia wystaw przez Kościeleczki, druga przez Marką jest istotna, ale to też był stop. I te linie zostały zapisane w tym planie transportowym, który został wpisany do planu wojewódzkiego, a następnie w tym roku pan starosta będzie zobowiązany do realizowania od przyszłego roku tego zadania własnego, to zadanie własne teraz będzie powiatu, żeby na tych liniach funkcjonował przewoźnik transportu osobowego otwartych przewozów. Także to trochę może jest skomplikowane, to powiedziałem tak dość szybko, starałem się, ale to jest ostatni rok, kiedy my jeszcze próbujemy zorganizować sami i realizować to zadanie jako nasze. Od przyszłego roku, zgodnie z nową ustawą i rozporządzeniem, która w tym roku już musi być zrealizowana, będzie to robił powiat. I proszę Państwa, wtedy dopiero się według mnie okaże, że będą problemy, bo nie wszystkie gminy i powiaty się do tego przykładały, a wiem, jak ten transport, ten plan transportowy został stworzony i tylko na tych liniach uznanych przez Urząd Marszałkowski będą dopłaty. A więc nie pojedzie przewoźnik tam, gdzie nie ma dopłat. To jest rozumiane. Podejrzewam, że będzie problem ogromny od przyszłego roku i dopiero będzie zamieszanie wokół przewozów. No, to ja rozumiem, że te pretensje będziemy zbierać my jako pośrednik. Ale niewiele będziemy mieli do powiedzenia, ponieważ organizatorem tego będzie starostwo, ale na pewno, jak zawsze, będzie istniała możliwość dopłat. Tylko już staroście weźmie, a nie bezpośrednio przewoźnikowi, żeby przez samorządy, po to, żeby może było więcej tych kursów. Naprawdę nie wiem. Nie wiem w ogóle, czy to dojdzie do skutku ta zmiana, no, ale jest realizowana.
pracę. Właśnie o tym, co pan Witek mówi, a one się nie wywiązują z planu. Dziękuję. Tak, tylko że proszę zgłaszać u nas transportami, o tym się zajmuje pani Paska Miejska. Proszę, państwo wiecie, kto to znaki położenia i o każdym zaniechaniu wykonania umowy. To jest umowa pomiędzy nami a firmą Latocha o dodatkowe, bo mówimy tu o dodatkowych kursach, za które my płacimy. To jest cała Lipinka, to jest do Brzuski Mielowej, to jest chyba rano do Godzika, jeśli się pamiętam dokładnie. Jeżeli takie kursy nie są realizowane, to trzeba na bieżąco tu dzwonić do pracownika, który ma kontakt i będziemy to monitorować, podrasając mu dopłatę bądź do zerwania umowy łącznie, ponieważ jest to umowa. Ale dzisiaj mówienie bardzo ogólnikowo o tym, proszę państwa, nie dajecie nam urzędnikom szansy do egzekwowania, bo ja trudno mi powiedzieć tak, że wstecz ktoś tam nie był, nie jeździ. Na bieżąco, jeżeli tylko macie takie sygnały. Co do autobusów, czy one są za małe, czy za duże, odwieźmy problem z tą firmą, jak i każdą inną, że my mówimy, że jest czasami za ciasno, a on pokazuje nagle na kursy, w których jedzie 5 osób, tak? I mówi, że co kurs nie będzie zmieniał autobusu, ale dalej twierdzi, że rano jeżdżą większe, kiedy są przewozy szkolne. To już państwo sami musicie obserwować. Będziemy rozmawiać, to monitorować, ale proszę państwa, my możemy tylko rozmawiać, prosić. To, co mamy w umowie, to egzekwujemy. To, co jest ustalone, jeżeli chodzi o linie przewozowe ze starostwem, to na to wpływu nie ma. Ale rozmawiać jak najbardziej możemy, bo to jesteśmy. Dziękuję. Również proszę, czy jeszcze jakieś uwagi, pytania? Nie ma, nie widzę. Dziękuję panie burmistrzu. Proszę państwa, przechodzimy do realizacji punktu 7. Projektu uchwały. Proszę włączyć urządzenia nasze. Wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym, które już było
chodzi o zadanie pod nazwą Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich. Ten tytuł jest znacznie dłuższy. Przypomnę tylko Państwu, że to zadanie jest realizowane w partnerstwie między innymi z gminą Nowy Dwór Gdański i z gminą Ostaszewo. To jest działanie 8.3, materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Ta poprawka tych wydatków, czy korekta tych wydatków dotyczy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania, który to program został wykonany przez wybraną w drodze konkursu zewnętrzną firmę. I koszt wykonania tego programu, tego opracowania na potrzeby realizacji tego zadania w partnerstwie wyniósł 40 tysięcy złotych. I to jest ta zmiana, którą musieliśmy wprowadzić do budżetu, ponieważ w najbliższych dniach musimy rozliczyć się z wykonawcą tego opracowania. I to jest ta zmiana. Źródłem finansowania, jeszcze tylko dopowiem, tego wydatku są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W trakcie komisji wspominaliśmy, prawda, o takim sposobie sfinansowania dodatkowych wydatków, bo mamy informację, że wpływy podatku od nieruchomości do osób prawnych ulegną zwiększeniu, aczkolwiek my nie wprowadzamy w pełnej wysokości jeszcze tego zwiększenia. Ograniczamy to na razie do poziomu tych 201 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są uwagi i pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie ma, nie widzę. Wobec tego poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Proszę, strona 13. Projekt numer 2. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowe Stawy. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska Nowe Stawy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Podpunkt pierwszy. Ustala się wieloletnią prognozę finansową miasta gminy Nowe Stawy na lata 2016-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Ustala się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć miasta gminy Nowe Stawy w latach 2016-2033 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Proszę, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? To jest konsekwencja zmiany w budżecie. Nie widzę. Wobec tego podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 14. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Trzeci projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gorlicach i nadaniu jej statutu. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Gorlicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Gorlicach. Paragraf drugi. Nadaje się statut Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gorlicach, który stanowi załącznik do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Tu mam również prośbę do pani sekretarz, aby nam wkrótce taki zarys przedstawiła na temat, kilka słów na temat projektu tej uchwały. Proszę. Proszę Państwa, ustawa o samorządzie gminnym daje możliwość powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Jest to artykuł 5, 5b oraz artykuł 7 ustawy o samorządzie. Tak? Na podstawie tego artykułu gmina może podejmować działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców, w tym między innymi wśród młodzieży. Dochodziły do nas różne głosy, że młodzież z naszego terenu chce uczestniczyć w tym życiu takim samorządowym też i mieć wpływ na pewne rzeczy, które są podejmowane. Dlatego też został przygotowany projekt o powołaniu.
Dokładnie ona by się nazywała Młodzieżowa Rada Miejska, z uwagi na to, że jesteśmy miastem i obejmujemy zarówno miasto, jak i gminę. Ta rada miałaby charakter konsultacyjny, jeśli chodzi o działanie, a więc miałaby za zadanie między innymi rozwijanie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży. Miałaby na celu kształtowanie postaw demokratycznych i postaw obywatelskich wśród młodzieży. Miałaby wpływ na, konsultowałaby na pewno z Radą Miejską uchwały, które dotyczą między innymi młodzieży. Miałaby wpływ między innymi na takie zadania z zakresu, czy to kultury, czy sportu, czy imprez, które są organizowane na terenie tutaj naszej gminy. Byłaby to właśnie rada o charakterze konsultacyjnym. Składałaby się ona z 15 osób, czyli 15 radnych. Radnymi mogłyby być osoby w wieku, zgodnie ze statutem, osoby, które ukończyły 13 rok życia i nie ukończyły 18 roku życia w dniu wyborów. Ta kadencja rady trwałaby 2 lata. Jeśli chodzi o wybory, to też mamy tak ustawione, tutaj są takie zapisy w statucie, że byłyby to wybory w tych samych okręgach wyborczych, w których wybierana jest Rada Miejska, czyli byłoby 15 okręgów wyborczych, 4 obwody głosowania w tych lokalach wyborczych, w których do tej pory głosuje się na radnych do Rady Miejskiej. No, byłyby wybrane wśród tej Rady Młodzieżowej odpowiednie organy. To było na wszystko. Reszta jest opisana w statucie. Zadania poszczególnych organów reguluje statut. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi, jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały? Proszę, kolega Szczeciński. Mam pytanie pani sekretarz, no, kiedy to by miało funkcjonować i kiedy byłyby najbliższe wybory, że tak powiem? To znaczy tak, pierwszy etap to uchwała, jeżeli państwo podejmiecie, ta uchwała musi iść do publikacji. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia i od momentu ogłoszenia, czyli ukazania się w dzienniku urzędowym, wybory zostaną zarządzone przez przewodniczącego rady w ciągu 30 dni. Taki zapis wynika ze statutu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś, proszę, jakiś pomysł na rozpropagowanie tej idei młodzieży? Oprócz oczywiście szkół, gdzie będzie informacja z klucza, ale tak, żeby ktoś więcej dostał do informacji. Dziękuję. To znaczy, no, na pewno rozpropagowane zostanie to w sposób podobny, jak przeprowadzamy wybory do Rady Miejskiej. Tutaj na pewno ogłoszenia pójdą o wyborach do gimnazjum naszego, bo tutaj młodzież z gimnazjum może kandydować. Kandydatami też do rady są osoby, które uczęszczają do szkoły ponadgimnazjalnej. Myślę, że też w okolicznych miejscowościach, szkołach ponadgimnazjalnych będziemy chcieli to rozpropagować. No i wszędzie tutaj w mieście, na tych dostępnych naszych tablicach ogłoszeniowych, wśród sołtysów, no będziemy chcieli, żeby to się rozeszło, żeby tutaj każdy z młodzieży się dowiedział o tym, że ma taką szansę i żeby z niej skorzystać. Młodzież siedzi w internecie, to najlepsze jest źródło informacji. Proszę pan burmistrz, proszę. Między innymi ta informacja będzie na tym portalu moim, tak, urzędowym, ale tu słyszę pytania z tyłu, które docierają do mnie. Osoby, które mogą być w Radzie Młodzieżowej, będą wybierane w wieku od 13 do 18 lat, albo ani kto ich wybiera. Również mogą wyborcami tylko być te same osoby między 13 a 18. Powyżej 18, jak państwu wiadomo, powyżej 18 ma prawo już do Rady Normalnej, więc taka osoba nie uczestniczy. Wyborcami są również, jest to również młodzież między 13 a 18 rokiem życia. Młoda młodzież. Proszę pani sekretarz. Ja tutaj może dopowiem. Szczegółowo
szczegółowe zapisy są zawarte w statucie. My ten statut też wrzucimy na stronę internetową, wrzucimy też do tam, gdzie będzie to możliwe, żeby te takie szczegóły już, to sobie każdy doczytał ze statutu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś uwagi do przedstawienia? Proszę, kolega Paczewski. Ja jeszcze mam pytanie tradycyjnie o koszty. Jakie szacunkowe są koszty powołania tej rady? Muszą jakieś komisje być powołane, które będą prowadzić decyzje? Szacunkowe koszty utrzymania tej rady? Proszę. Kto na to pytanie odpowie? Pani sekretarz, proszę. To znaczy, to młodzieżowa rada jest bezkosztowa. Nie ma diet. Nie ma, jeżeli chodzi o wybory, to też komisja prawa obowiązków służbowych nie ma po prostu żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem. Tylko ewentualnie to, co będziemy używać do przeprowadzenia, czyli koszty materiałów, ale to już poniesie urząd w ramach własnych środków. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są uwagi? Proszę, kolega Pałka. Zwolnienia z zajęć sekcyjnych tych najbardziej honorowanych na tego naszego również paragrafu, czy to będzie na innej zasadzie rozpatrywane? No tak, to będzie się. Proponuję obrady po lekcji. Proszę, pana, proszę pani sekretarz. To znaczy, no, zgodnie ze statutem takie spotkanie młodzieży musi się odbyć, takie spotkanie rady młodzieżowej musi się odbyć raz na kwartał. Myślę, że nie będziemy to wykorzystywać aż tak, żeby robić to co miesiąc, bo takiej potrzeby może nie będzie. No jeśli tutaj liczymy też na wyrozumiałość, na współpracę z nauczycielami, ze szkołami, że chociaż na to, nie wiem, spotkanie krótkie, no ta młodzież będzie zwolniona. Będziemy się starali, żeby te spotkania były może poza godzinami lekcyjnymi, jeżeli będzie taka możliwość. No zobaczymy. To wszystko jest na etapie organizacji, więc trudno nam powiedzieć. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś uwagi? Nie widzę. Proszę uważać. W takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Realizujemy projekt czwarty w sprawie przyjęcia przez gminę nowy stan zarządu drogą powiatową numer 2340G, części ulicy Mickiewicze i ulicy Gdańskiej na odcinku długości około 135 metrów bieżących. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska na ustawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, podpunkt pierwszy. Wyraża się zgodę na przyjęcie zarządu drogą powiatową nr 2340 o długości około 135 metrów bieżących gminie Nowy Staw w związku z planowaną przez gminę Nowy Staw realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą budowa obwodnicy centrum miasta Nowy Staw od ulicy Słowackiego do ulicy Gdańskiej. Podpunkt drugi. Gmina Nowy Staw będzie ubiegała się o współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, o którym mowa w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały i zawarcie stosownego porozumienia powierza się burmistrzowi jako sprawę. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Proszę, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uanalizowanej komisji. Nie widzę, wobec tego podaję projekt uchwały pod głosowanie. Proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. 14. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę Miasta.
Projekt piąty. W sprawie nadania nazw ulic w mieście Nowy Staw. Na podstawie obowiązujących przepisów Rady Miejska w mojej ustawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się drodze położonej w Nowym Stawie, będącej własnością gminy Nowy Staw, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 33, obręb trzeci Nowy Staw, nazwę ulica Wierzbowa. Paragraf drugi. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Nowym Stawie, będącej prywatną własnością, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 45/5, obręb trzeci Nowy Staw, nazwę ulica Brzozowa. Paragraf trzeci. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Nowym Stawie, będącej prywatną własnością, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 45/10, obręb trzeci Nowy Staw, nazwę ulica Dębowa. Paragraf czwarty. Usytuowanie oraz przebieg ulic, o których mowa w paragrafach pierwszym i trzecim, w sposób graficzny obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały towarzyszy burmistrzowi Radosławu. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Piękne nazwy ulic. Dziękuję. 14. To stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Projekt szósty. Strona 51. W sprawie odstąpienia od pobierania opłaty parkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Odstępuje się od pobierania opłaty targowej. Paragraf drugi. Uchyla się uchwałę nr 111 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Nowy Staw na 2016 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzy burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są uwagi, pytania do projektu uchwały? Proszę pan burmistrz, a później poproszę pana radnego. Proszę. Proszę państwa, w związku z tym, że od 1 stycznia zmieniła się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, która po raz pierwszy zezwala na odstąpienie właśnie od tej jednej opłaty targowej, skorzystaliśmy z tej zmiany i zaproponowaliśmy Radzie odstąpienie od tej opłaty targowej. Mając na uwadze, że z tego targowiska korzysta też gro rolników czy producentów drobnych, którzy handlują tam własnymi produktami, to ta opłata może nie była zbyt wysoka, aczkolwiek była. Jeżeli tam w ciągu dnia taki producent, no nie oszukujmy się, nie za bogaty, handlował i zarobił kilkadziesiąt złotych, a miał zapłacić jeszcze 10 za tą opłatę targową, to jakby to procentowo policzyć, to było dość dużo. Tym bardziej, że również mieszkańcy korzystają z tego rodzaju jednak zakupów naszych targowiska. Uznaliśmy, że odstąpimy. Mogę państwu powiedzieć, że w latach ubiegłych, a w roku ubiegłym, była to kwota zebrana około 6 tysięcy złotych. Rok w ciągu całego roku. A trzeba było jeszcze zapłacić inkasetowi, który pobierał to, też jakąś prowizję. A więc w sumie myślę, że nie jest to kwota, która zrujnuje budżet gminy, a jednocześnie trochę pomoże. To nie jest do końca wszystko tak ładnie, że się zwalnia, ponieważ dalej będziemy zwracać uwagę i będziemy dyscyplinować tych, którzy tam targują, ponieważ trzeba to posprzątać. Czasami niestety bałagan pozostawiają po
sobie ci, którzy, te osoby, które tam na górnisku sprzedają. Zwracać musimy uwagę na szczególnie samochody, które w sezonach takich jak tam są ziemniaki czy inne, gdzie przyjeżdżają półciężarówki i handlują, też trzeba niestety porządkować i tu do policji będziemy się zwracali o dyscyplinowanie tych, którzy sprzedają samochodów większej ilości. Reasumując, taką złożyliśmy propozycję, Rada na Komisji też ją zaakceptowała. Dziękuję bardzo. Proszę kolega Andrzej. Mam takie pytanie, bo w zasadzie na senat nasunęło mi się taka myśl o komisji w zasadzie niedawno. Czy zatem nie powinna też również być uchwała powiązana z tym uchyleniem inkasenta, który pobiera jednocześnie opłatę za opłaty targowe? Bo to się, to są tematy jednoznaczne, prawda? I teraz chciałbym przy tej okazji. Proszę bardzo. Dziękuję. Pani Skarczewska, proszę. Może ja odpowiem. W tej uchwale o odstąpieniu od pobierania opłaty targowej jest również uchylenie uchwały, która była podjęta odnośnie dziennych stawek opłaty targowej. I w tej uchwale był wyznaczony inkasent. Także automatycznie załatwiamy sprawę inkasentową. Z automatu odpada. Dobrze. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Szlachetnego. Dziękuję. Co się stało? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Przechodzimy do realizacji projektu siódmego. Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztów pod nazwą Mobilny Aktywny Kapitał Ludzki w powiatach malborskim i sztumskim. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w ustawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Podpunkt pierwszy. Wyraża się zgody na realizację przez gminę nowy staw projektu pod nazwą Mobilny Aktywny Kapitał Ludzki w powiatach malborskim i sztumskim. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum wraz z miastem Malbork jako liderem projektu, miastem i gminą Sztum, gminą Malbork, gminą Lichnowy, gminą Miłorac, gminą Stary Polek, gminą Stary Dzierżoń, powiatem malborskim i powiatem sztumskim. Podpunkt drugi. Upoważnia się burmistrza nowego stawu do zawarcia porozumienia o partnerstwie przy uwzględnieniu zasad wdrażania regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 określonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 1117 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015 roku oraz konkursu numer dla poddziałania 612 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osi Priorytetowej. Szósta integracja regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Podpunkt trzeci. Gmina Nowy Staw deklaruje zabezpieczenie wkładu własnego na współfinansowanie projektu, o którym mowa w ustępie pierwszym. Podpunkt czwarty. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie roszczeń miasta Malborka jako lidera projektu wynikających z porozumienia, o którym mowa w ustępie drugim. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi nowego stawu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. 14. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Strona 55. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. Tu zanim przystąpię do czytania projektu tej uchwały, mam prośbę, ja przeczytam tylko te najważniejsze zwroty i postanowienia, gdyż to jest projekt, który uchwały mamy tego typu, jedynie tutaj zaszły pewne zmiany. Także to by było takie czytanie w koło tego samego. Wyrażacie zgodę na to? Widzę, że tak. Dziękuję bardzo. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w moim ustawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała określa.
określa cel publiczny w odniesieniu do realizacji zadania własnego przewidzianego w artykule 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, zwanej dalej ustawą o sporcie, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Podpunkt drugi. Uchwała określa warunki, tryb finansowania realizacji zadania własnego określonego w artykule 27 ust. 1 ustawy o sporcie. I podpunkt trzeci. Przepisów publicznej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie zadań kultury fizycznej udzielanych na warunkach w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tekst jednolity, dziennik urzędowy z 2014 roku, pozycja 1118 ze zmianami. I teraz, proszę Państwa, jeszcze przepisy końcowe. Paragraf 15. Traci moc uchwała nr 53 Rady Miejskiej w Nowym Stanie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. Zobaczcie, jaka krótka odległość. Paragraf 16. Wykonanie uchwały powierzy burmistrzowi Nowego Stanu. Paragraf 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję. Wobec tego podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 14. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. 71. strona. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Nowy Staw na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2024. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program ochrony środowiska dla miasta i gminy Nowy Staw na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2024, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 36 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Nowy Staw do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015 i planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Nowy Staw do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stanu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. 14. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. 10. Strona 183. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Staw, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 imieniu Wincentego Pola w Nowym Stawie Gimnazjum imieniu Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Stawie, wchodzących w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowym Stawie, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Staw, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wyżej wymienionych szkół. Paragraf drugi. Kandydatów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej oraz klas pierwszych Gimnazjum zamieszkały poza obwodami szkół, o
których mowa w paragrafie pierwszym, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria. Tu macie tabelę, jeśli ktoś chce szczegółowo, proszę zerknąć tam, na górę, z tyłu za nami. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, to 100 punktów się otrzymuje. Miejsce pracy rodziców znajduje się w obozie szkoły, 70 punktów. W obozie szkoły zamieszkują krewni dziecka, babcia, dziadek, wspierający rodziców, opiekun prawny. W zapewnieniu mu należy opieki za 50 punktów. Podpunkt drugi. W celu wykazania spełniania kryteriów ustępny pierwszy, punkt drugi oraz punkt trzeci rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć do wglądu odpowiednią kopię umowy o pracę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi nowego stawu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. 14. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. I projekt, proszę Państwa, uchwały, który wpłynął jako wniosek od burmistrza. Jest to projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 403 Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy Nowy Staw. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rady Miejskiej w Nowym Stawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwała nr 403 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Nowy Staw. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Tu wyjaśnią burmistrz nam w punkcie interpelacji zapytania i wniosku. Jeśli nie ma, wobec tego podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości. Proszę bardzo, kolega sołtys ze Świerek, proszę. Teraz tylko mikrofon jeszcze. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja mam uwagi co do uchwały nr 10. Strona 34 dotycząca dróg gminnych, śródpolnych chyba, i jedna droga jest brak nazwy. Wszystkie drogi są pięknie opisane, gdzie ich szukać i chciałbym również wiedzieć, gdzie tej drogi szukać już na to. Teraz tak, sprecyzujmy sprawę. Uchwała nr 10 to jest uchwała do określenia kryteriów. Ochrony środowiska. Strona 34. No, pytanie zostało zadane. To z naszej kochanej administracji odpowiem na to pytanie. Radni też podjęli uchwałę, bo uwierzycie to dobre. Nie. Nie z tego wynika wiedzą. Chyba nie wiem. To jest chyba, a u nas nie ma chyba, u nas jest kongres. Proszę, czy ktoś z panów burmistrzów odpowie? Proszę, to nie wiem, można, proszę Państwa, projekt jak potrwa, ponieważ to jest duża uchwała, odpowiemy w formie pisemnej. Dobrze,
Dziękuję bardzo. Pan sołtys chyba z odpowiedzi będzie za mną. Nie będę tu. Dziękuję bardzo. Pan sołtys przyjął tą informację. Proszę cię jeszcze jakieś pytanie? Nie ma. Czy ktoś z zaproszonych gości? Nie widzę. Punkt informacji i komunikaty. Proszę, pan burmistrz. Proszę państwa, nie dopowiedziałem w moich informacjach o tym, że od nowego roku w zasadzie działa pomoc prawna przy ulicy Bema 9. Jest to w byłej aptece w naszym zespole służb ratowniczych. Była kiedyś apteka, teraz jest pomoc prawna, która jest czynna codziennie od godziny 11 do godziny 15. Jest ona bezpłatna, ale dla określonej grupy społeczeństwa więcej informacji na ten temat można uzyskać w naszym punkcie informatycznym, informacyjnym tu na dole przy wejściu do budynku. Bądź bezpośrednio w samym punkcie na temat 9. Jest to pomoc prawna w ramach akcji w całym kraju. W powiecie Malborskim są takie trzy punkty. W Malborku, Starostwie, Stary Bork i Nowy Stary. Dziękuję bardzo. Proszę informacje i komunikaty. Nie ma. W związku z wyczerpaniem porządku obrad dziękuję za przybycie radnych oraz obecnym na dzisiejszej sesji gościom.